Dzień dobry. To będą raczej filmiki odnośnie tych komentarzy z YouTube'a, nie? Słuchajcie. Ten tu tam tak nieładnie na mój temat pisał. To tak, raz, że wąt z kanału. Ten kanał nie jest dla takich ludzi, tylko jest po to, żeby wyjaśniać różne sprawy ludziom wszelak, tak? I te moje tam metody, które ja sobie osobiście uprawiam i to, co ja sobie myślę o pszczach, to, co ja z nimi robię i zwyczajnie pokazuję, co robię se moje, nie? Jak mi coś nie pasuje, wyjazd. Ja osobiście nie mam pojęcia, kto jest tej firmy, tej internetowej, od tych matek i tych innych graczów. Nie mam pojęcia, kto jest. Nie wiem, ja nawet nie wiem, skąd to jest. Mnie to po prostu nie interesuje. Mnie to nie interesuje. W ogóle. Więc ja nie robię komuś czegoś, że robię komuś na przekór specjalnie, bo gościa znam i nie lubię, czy coś takiego w ogóle. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo ja po prostu nie mam pojęcia. Tak? Gdybyśmy po prostu weszli na inną stronę, no to byśmy kupili z innej strony. Tylko na tej stronie właśnie były te Włoszki i AMM, nie? Razem. Więc po prostu tak to się stało, nie? Że jeśli to było na jednej, no to żeśmy już kupili z jednej. No to dobra, sprawa wyjaśniona. A jak ten, tak ci zależy, nie? Jesteś mądry w gaciach, to weź te swoje autko, nie? Czy tam kogoś przyjecie, czy te pszczoły dam. Ja pszczół się tyle narozdawałem w życiu, że mi nie zależy na zdrowych pszczołach tak bardzo, nie? A ten to ci dam. Raz se sam, nie? No, z gówno. Dobra, no to koniec tematu, w ogóle szkoda czasu, nie? Szkoda czasu i tam ten w ogóle czegoś takiego, nie? Bo jak ktoś mądrze kogoś pociśnie, to jest co innego, a jak ktoś kogoś wyzywa od łbów, to tam zwykły gnój tam, nie? Nie możesz mu mówić. No dobra. I to, aha, ktoś tam pisał, dlaczego nie robię pasieki takiej, albo dobra, jeszcze inaczej. Zaczniemy od tej strony. Jak wyglądają pasieki u mnie w koło? U mnie jest tych pasiek w koło, jeszcze nawożą tego dziadostwa na ten okres rzepaku. To tutaj co kawałek, jak się jedzie rowerem, to gdzieś po krzakach na krawędzi pszczoły są pochowane albo u kogoś na polu. Tak? Więc tych pszczół jest nawożone przez ten okres. Teraz już ich nie ma, pozabierali to. Większość tych pasiek, które po prostu poprzywożę, to ja nawet nie wiem, tak? Przecież bo to skąd ma człowiek wiedzieć? To się nie tym zajmuje, że jeździ, ogląda, nie? Kto gdzie ma jakie pszczoły, bo to bez sensu. Nie ma na to czasu, nie ma na to ochoty. No ale te pasieki, gdzie tam stały, to ja tych ludzi tak kojarzę, no i po prostu ja wiem. Na przykład jeden gościu miał pasiekę niedaleko mnie, te pszczoły może się lotnie tam, trudnie na pewno nam się mieszały, tak? No, ale pożytki mamy tak graniczące jakby ze sobą, tak jakby, nie? Ta odległość od pasieki do pasieki. No dobra, no to on też tak zaczął świrować z tymi pszczołami, tylko ja już tam u tego faceta, nie, to już byłem już po tych 2 latach, nie? No i na przykład jak on przyjechał tam kilka razy, to mówi, a jakie wy macie pszczoły, nie? A ja mówię, co jakie pszczoły, przecież mamy pszczoły, nie? No, pszczoły są pszczoły, tak? Ten facet też tam mi za dużo nie mówił, tam ja tam widziałem, że były te żółte, co tam kupował, nie? I ten, co ja widziałem, że to były inne, nie? Że to wszystko było inne, ale no pszczoły są pszczoły, nie? Dobra. On mówił, że nie, to nie mogą być takie pszczoły, to muszą być jakieś tam, nie? Pokupowane. Dobra, słuchajcie, zrobił tą swoją pasiekę, zrobił, miał ją rok, to robił, nie? Ten pierwszy sezon robił. Później ten drugi sezon miał te pszczoły, nie? A w zeszłym roku, to po prostu po tej zimie, która jest teraz, była, to posprzątał wszystko, tam nie ma nic. I już nawet nie rozpoczął sprzedawca, czyli po prostu się stała taka masakra, nie? Że dramat. Potem jest pasieka, właściwie przez płot była pasieka. Gościu też coś tam kombinował, w tej chwili stoi, nie ma nic, nic się nie dzieje, ule tak jak stały, tak stały. Ja na przykład mam to, raz w miesiącu, ty tam mamy trochę częściej, sobie pójdę zerknąć, nie? Tak po wylotkach na dole, nie? Tak sobie zerknąć po tych pszczach, od tyłu troszeczkę, nie? No. Jak wiem, czuję, że one depadły, teraz automatu to sprzątam w tym samym momencie, albo dzień później, albo tam dzień później, tak? Zima, to nie latają, nic nie lata, to i tak. Ja to automatycznie sprzątam, nie?
Te ule, jeśli są opaczkane, to owędzam. Osobno je układam na sztapelku i zaraz ognisko idzie na dole, są uwędzone, nie? Jeśli są obsrane czy coś, te korpusy, nie? Z automatu, bo te pszczoły później na wiosnę latają i one zgryzają sobie na przykład propolis w ulach, no to też łażą po tym wszystkim, więc po prostu ja to tak działam. Ale na przykład ten jeden, nie? Co jest za płotem tak jakby, no to pszczoły jak popadały, tak stoi wszystko. I nie wiadomo, czy on to w środku posprzątał, czy nie. Nie widać po tych korpusach, żeby się ruszyło coś, czy coś, nic. Po prostu. I też pachiaka padła cała, bo to się jedzie ulicą, to się widzi, że te pszczoły latają. Nie, bo to tak stoją, że w sumie ja to widzę, nie? No, nic nam nie widać, gówno, żadnych pszczół nie ma. Więc ogólnie zeszły rok był bardzo trudny w moim rejonie i był bardzo trudny, tak? Tej warozy już w tym okresie było widać na pszczołach, w tym roku tego nie widzę. Nie? Dam się po prostu rękę urwać, że tego nie widzę, tak? I że tego tak nie ma, no bo grzebię teraz w tych czerwiach, że tego tak nie ma. Tą cotówkę, co tam uda mi się wyciąć, to patrzę, nie? Gdyby były warodzy, no to na tych trudniach już by były, nie? Chociaż te pojedyncze sztuki. W zeszłym roku to po 3-4 warozy były w komórce od trudnia. No to było warozy maca, nie? Tak. Zobaczymy, jak to jeszcze teraz się potoczy, nie? No to dopiero jest koniec lipy. No. No ale dobra. No to właśnie wczoraj gadałem z tym panem i on w zeszłym mówi tak. On w zeszłym roku nie miał warozy, on to robi, no wszystko miał warozy, nie? No, ale ogólnie ten szatan tej warozy to i tak był wszędzie. Mi się nie chce po prostu wierzyć, że on też nie miał tej warozy. Miał ją na pewno więcej niż inne lata, że po prostu na pewno miał. No i po prostu co on zauważył też tego przedwiośnia. Że pszczoły wyszły w jakiejś ilości, tak? I w momencie, kiedy miał powstawać już ten kolejny czerw, czy jakiś ten, no, miały te się schodki tworzyć, to tych pszczół robiło się coraz mniej. A ja mówię, a oglądał pan, co się dzieje z tymi pszczołami, co mają się wygryźć w te komórki? No nie, nie? No i właśnie o to chodzi, że ta pszczoła po prostu była pozarażana w zeszłym roku przez tą warozę i one nie miały skrzydeł, te pszczoły, i one były wynoszone. Nie? Czyli ten kłąb, który wyszedł jakiś tam z zimy, no to zanim on się powiększał, bo ten czerw miał to robić, nie, wygryzający się, to on się nie powiększał, tylko się pomniejszał tak jakby, tak? Bo tych pszczoły nie powstawało, a ta stara zimowa się zamęczała i się też redukowała, no wiadomo, nie? No. No i on też to miał w tym roku na kilku rodzinach i on tam oglądaliśmy te pszczoły, to mówi, że jedne dopiero teraz doszły do jakiejś, no to czyli to. No to czyli on ma to. On mówi, że on nie widzi pełzających pszczół, no ale no, ja też tam nie patrzałem na to. Może takie pszczoły może zdążą to powynosić, nie? Po prostu, to może i lepiej nawet. No ale co, jak ja u tego tam faceta siedziałem te 2 lata, to tam pszczoły, nie? To z buta chodziły po prostu wszędzie. Wszędzie były pszczoły, które chodziły z buta, więc po prostu tych paszek, to te wirusy są, to jest. Nie? Więc to szanse ma się roznosić na inne pasieki, tak? Tak. Ktoś tam napisał, że ten rój coś nasych na ramki. No sam jak kurczę robiłem filmik, to mówiłem, nie, że roli się nie wrzuca na nasych na ramki. Więc te ramki jakieś tam na przykład mogły być, że rodzina mi dedła, tak? Ale na przykład była ramka całkowicie gdzieś tu obrzeżna, nie? No to jak oni na tej pszczoły w ogóle nie obszedali nic, no to ona tam mogła pójść do tego roli. To jest miała fakty, że właśnie jak czytałem te różne tam pierdoły internetowe, bo żadnej książki o tych typowo wirusach i tak dalej jeszcze nie mam, a chyba to zakupię na tę zimę właśnie. Może coś takiego już gdzieś jest, nie? Nieprzereklamowanego. No to chodzi o to, że zwyczajnie co? O tych wirusach, tak? Zwyczajnie to, no to się roznosi po tych wszystkich różnych pasiekach, tak? I to jest, i to łatwo jest. Aha, że ja tam naczytałem, że jak taka ramka czy coś, to że niby jak to poleży gdzieś bez pszczół, bez niczego, tak? To niby te wirusy giną, niby, nie? No, ta woreczkowa to niby ginie na słońcu przez ileś tam, nie? Że to się na przykład tylko utrzymuje w tym soku larw i właśnie w tym mleczku, tak? Te pszczoły karmiące to są najgorsze, tak jakby jeśli chodzi o tę zarażliwość całej reszty, tak? Trudne choroby, słuchajcie. I co?
No i to tak jest, tam ktoś mi napisał, rozpieprz pasiakę, zacznij od nowa, no to też ja tam, no. Ja to bym najlepiej to co roku robił. Ja to ogólnie jestem taki, że ja tych pszczół jakbym nie musiał mieć, to ja i tak będę je miał. Bo to jest tak jakby, nie wiem, nie? No, te pszczoły się przykleją do rąk same, nie? Po prostu. Więc nawet jeśli ja bym teraz pasiakę wziął, w cholerę, nie? Sprzedał całą za 5000, tak tylko, żeby się pozbyć, tak? Jeszcze bym mu zaznaczył, tu masz takie pszczoły, tu masz takie, te trzeba wywalić, nie? Albo te chore bym zostawił, a te dobre sprzedam, nie? No, to też bym mógł tak zrobić. No ale dobra, nie? Ja jestem taki, że będziemy z tym walczyć. Jeśli po prostu do końca lipca, nie? Pod koniec lipca. Koniec lipca to będzie, tak? Mi się nie uda tak jakoś to zrobić, to już będziemy właściwie widzieć to bardzo późno, bo ten czerw po tych matkach będzie powstawał bardzo późno teraz już. Tych nowych teraz, tak? Więc zwyczajnie, co chciałem powiedzieć, że to, że te pszczoły jeszcze będziemy starać się w tym późnym okresie troszeczkę niektóre zrestartować, tak? Tak, najgorzej będzie właśnie z tymi trzema rodzinkami, co te kupne są. Prawdopodobnie to po prostu wywieziemy to do czadu, nie? Teraz ja ubiję to. No, niech to się wygryzie, tam cukru nic nie będą dostawać za bardzo, tam zobaczymy co mają na tych ramkach, ewentualnie, nie? Ewentualnie, po prostu. Coś może dostaną bardziej na sucho. I to na noc. Ja je zamknę, na wieczór je zamknę, żeby się nie kradły nic. Ja je zamknę, one pobiorą sobie ten syrop, na przykład, dam im syrop. Pobiorą sobie ten syrop, a na drugi dzień w ogóle je otworzę, nie? Tak, że po prostu poza moją obecnością one nie będą latać, tak jakby, tak? O to chodzi, żeby tam żadnego rabunku nie powstało. Czyli tak im dam futer, nie? W ten sposób. No jeśli po prostu ten czas mi się tam wygryzie w tym zasranym, weselnym chorym, i tam będzie tam jakaś ilość tych pszczół, nie? No to zwyczajnie to, no to jeszcze damy matecznik, tak? Tych mateczników będzie zaraz. No i tyle. Co jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie bardzo tego wczoraj myślałem, fakt, skąd ja wziąłem pszczoły do tych weselnych, tak? No, w tej chwili ta rodzinka, to ja tam właśnie tą żółtą to łeb ubiłem i tam właśnie jajka robię. Ja ten czerw też przegrasowałem cały, nie? Więc po prostu to jest niemożliwe, że te weselne się takie są, bo ja zrobiłem to z chorej pszczoły, na przykład. Nie? No. I to wszystko po prostu wygląda, tak? I co dalej? Aha, dlaczego ja nie robię jakiejś stabilnej pasieki? Bo dla mnie stabilna pasieka to było 30 rodzin, 35, tak? Jak ja bym miał tak 30-35 rodzin, to by inaczej wyglądało. Zrobimy drugi filmik.